Witajcie serdecznie. Ostatnio z zainteresowaniem śledzę polskie premiery chińskich samochodów rodzinnych. Postanowiłem spojrzeć na te auta z eksploatacyjnego punktu widzenia i na początek dowiedzieć się, ile kosztują ich obowiązkowe przeglądy techniczne, a także jak często należy je wykonywać. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia, postanowiłem sprawdzić, jak wygląda ten temat w przypadku nowej Dacia Duster. Od razu zaznaczam, że nie jest to jakaś super analiza. Postanowiłem po prostu podzwonić do kilku salonów i dowiedzieć się czegoś przez telefon. Dodam tylko, że koncentrowałem się na salonach w województwie mazowieckim. Jeśli nikt nie odbierał, szukałem trochę dalej. Trzeba pamiętać, że cena takich usług może się nieco różnić w zależności od lokalizacji, ale zakładam, że nie będą to wielkie różnice. A jeśli już, to w mazowieckim będzie chyba najdrożej, więc mogę przyjąć, że podaję Wam górne granice cen. I mam do Was jeszcze ogromną prośbę. Jeśli macie jakiekolwiek doświadczenia serwisowe związane z Chińczykami, to proszę piszcie o nich w komentarzach. Wpisujcie także, proszę, przykładowe ceny przeglądów typowych samochodów oferowanych w Europie. Wiecie, ile kosztuje przegląd, taki okresowy przegląd Skody, Toyoty czy Forda? Takie coś bardzo dobrze przyda nam się do porównania i da nam jakiś dodatkowy punkt odniesienia. No i przechodzimy do meritum. Pierwszy telefon wykonałem do salonu MG. I tam nie miałem żadnych problemów z pozyskaniem informacji. Jeśli kupię MG ZS, to pierwszy przegląd muszę wykonać albo po roku, albo po przebiegu 24 tysięcy km, w zależności od tego, co wypadnie szybciej. Koszt przeglądu obejmuje wymianę oleju i wynosi od 500 do 600 zł. Zobaczcie, wygląda na to, że MG już na wstępie wchodzi w tryb serwisowania Long Life, co jest przyjazne zarówno dla planety, jak i dla portfela użytkownika, oczywiście w okresie gwarancji, ale niekoniecznie będzie sprzyjało długowieczności samochodu po okresie gwarancyjnym. No dobra, jedziemy dalej. Omoda 5. Kolejny telefon wykonałem do dealera Omody. Okazuje się, że tutaj ceny nie są jeszcze dokładnie skalkulowane. Najprawdopodobniej grafik będzie zakładał przeglądy co 15 tysięcy km albo co rok, w zależności od tego, co wypadnie szybciej. Sprzedawca poinformował mnie, że pierwsza partia samochodów trafi do salonów w sierpniu, więc na przygotowanie oferty serwisowej mają jeszcze troszkę czasu. I tutaj ważne wyjaśnienie. Te Omody 5, które stoją obecnie w salonach, to są jeszcze modele przedliftingowe. Z takiej pierwszej partii. Te, które przyjadą w sierpniu, będą już po liftingu. Od siebie dodam, że to nie będzie jakiś wielki lifting, ale drobne zmiany na liście wyposażenia, w oprogramowaniu czy w obszarze multimediów. Możliwe, że chodzi o kwestie związane z homologacją albo z europeizacją Omody, czy nawet dostosowaniem tego modelu Omoda 5 do konkretnych potrzeb polskiego rynku. Nieco dłuższy rynkowy staż w Polsce ma Baik Beijing 5, więc zadzwoniłem do salonu, który sprzedaje Beijingi. Sprzedawca poinformował mnie, że Beijingi 5 sprzedają już się od około pół roku i że nie ma większych problemów ani z serwisowaniem, ani z częściami. W przypadku modelu Beijing 5 dealer zarekomendował mi pierwszy przegląd po przebiegu 5000 km i cena tego przeglądu będzie promocyjna i będzie wynosić około 550 zł. A kolejne przeglądy przewidziane są co rok albo co 20 tysięcy km, w zależności od tego, co wypadnie szybciej. I cena takiego przeglądu to około 1000 zł. Przy czym zaznaczył, że dokładna cena przeglądu może się zmieniać w zależności od jego zakresu. Wiecie, czasem trzeba wymieniać świece, czasem trzeba wymieniać filtr paliwa, a czasem jakieś inne rzeczy i w związku z tym cena tego przeglądu będzie się delikatnie różnić. No i teraz dla porównania, nowa Dacia Duster. Pytałem o przeglądy wersji 1.0 z gazem. Program serwisowy Dacia w przypadku Dustera przewiduje pierwszy przegląd po zakupie po roku i to kosztuje 400 zł. Normalne interwały serwisowe wynoszą już 30 tysięcy km i cena takiego przeglądu co 30 tysięcy km wynosi już 850 zł, bo tutaj obejmuje już wymianę oleju. W wersjach z gazem do tej kwoty, czyli do tych 850 zł, należy doliczyć jeszcze dodatkowe 350 zł za serwis instalacji gazowej, wymiana filtra, kontrola instalacji. I tutaj dwie ważne uwagi. Jak zauważyliście, serwis Dacia to także klasyczny Long Life, czyli serwis co 30 tysięcy km. Zapytałem zatem, ile kosztuje sama wymiana oleju, gdybym chciał ten olej wymieniać na własną rękę co 10 tysięcy km. Pan powiedział mi, że niestety 850 zł, ale dodał także, że mogę ten olej wymieniać sobie w dowolnym serwisie.
A do ASO jeździ co 30 tysięcy kilometrów, więc tragedii nie ma. Skoro przeglądy zaprogramowane są przez Dacia co 30 tysięcy kilometrów, to wymiana oleju co 10 tysięcy kilometrów nie wymaga kasowania inspekcji, bo ten komunikat i tak będzie się pojawiał dopiero co 30 tysięcy kilometrów. No i druga uwaga jest taka, jeżeli będziecie kiedyś kupowali takiego Dustera używanego, to zapytajcie się sprzedawcy, w jakim trybie i jak często serwisował auto. Dacia ma jeszcze jedno rozwiązanie serwisowe. Za 5000 zł, około 5000 zł i to jest najdroższa możliwa opcja, mogę sobie wydłużyć gwarancję do 5 lat z ograniczeniem przebiegu do 150 tysięcy km i w tej cenie mam także wszystkie koszty obowiązkowych przeglądów w trybie Long Life. Więc dla użytkownika nowego Dustera, który planuje sprzedać ten samochód po 5 latach, to bardzo dobra opcja. Dla kupującego auto używane po tym okresie niekoniecznie. Ten materiał oczywiście nie wyczerpuje kwestii serwisowania tych samochodów. Dopiero sygnalizuje sprawę. Jeśli po filmiku będzie odpowiedni odzew, to sprawdzimy trochę głębiej i dokładniej, jak to wygląda. Sam jestem ciekawy, czy te chińskie modele mają łańcuchy, czy paski rozrządu, czy mają hydraulikę zaworową, jak się będą spisywały z gazem. No wiecie, takie tam kwestie serwisowe. Jeśli już coś wiecie na ten temat, to proszę piszcie w komentarzach. A jeśli nie wiecie, to obserwujcie i subskrybujcie kanał, bo takie informacje będą się tutaj bardzo często pojawiać. Pozdro, cześć i do następnego.